Paweł Jóźwiak z nami po Galifene 39, a ja pozwolę sobie zacząć od pytania o tę walkę wieczoru, pierwotną walkę wieczoru, bo docierały do nas jakieś strzępki informacji. Teraz pytanie, czy możemy powiedzieć coś więcej, dlaczego Michał Andryszak nie mógł zawalczyć? Czy to miałem jakiś papier od lekarza? Jeszcze go nie czytałem nawet. Nie wiem dokładnie, jaka jest przyczyna. Dostałem informację chwilę przed godziną 19, jak wychodziłem na obiekt. Spotkałem trenera Kościelskiego, który powiedział, że chwilą dostał telefon od drugiego trenera, że Michał źle się poczuł, że jest u niego pogotowie, że dostał zawrotów głowy, jakieś zimne poty. Potem już po drodze, jadąc na obiekt, rozmawiałem z Michałem. Michał mi mówił, że walka jest zagrożona, że bardzo źle się czuje. Następnie chwilę przed minutą 20 mi to potwierdził. Nie wiem tak, nie wiemy tak naprawdę, co się stało. To jest zaświadczenie lekarskie. Dostałem tutaj od sztabu. Cel z wydania zaświadczenia. Zakaz walk w MMA, stan nudności, ciężko to rozpytać, rozczytać, no na pewno był tam jakiś problem, nie wiemy. Nie pokazujemy. Słucham? Nie, dane. Nie, no ja wiemy, że jest RODO. No, nie wiem, co to się stało Michałowi, no jakiś problem ze zdrowiem, trzeba pytać jego, jutro będziemy wiedzieć więcej. Na pewno źle się poczuł, na tyle źle, że nie był w stanie wyjść do walki. Wiemy, że Michał jest twardym wojownikiem, był faworytem w tym pojedynku, także na pewno w jego interesie było to, żeby wyjść do tej walki. Niestety stało się inaczej. No jest mi przykro, no, tak zwyczajnie po ludzku przykro. Można powiedzieć, że w urodziny taki niezbyt udany prezent, ale mimo wszystko myślę, że tutaj wszyscy składamy najserdeczniejsze życzenia. Dziękuję bardzo. W takim razie można spodziewać się, że ta walka dojdzie się do skutku, jaka będzie teraz przyszłość w wadze ciężkiej w PEN? No nie wiem właśnie, co teraz zrobić, bo zwycięzcą tego pojedynku miał się być Bajer, co jest mistrzem tymczasowym. No, chcieliśmy wyjaśnić w końcu tą sytuację z Thompsonem, niestety nie udało się. No, teraz ciężki orzech do zgryzienia, no sam nie wiem. No, Szymon zaraz będzie chciał się bić na jednej z kolejnych gal, gdzie będzie to starcie, no to powinien się bić z Thompsonem. Także Michał się trochę oddalił teraz od tego pasa. No, taka troszeczkę nietypowa sytuacja. No, bardziej szedłbym w stronę pojedynku Thompson Bayer. No widocznie tak musiało być. No słuchajcie, ta gala od początku była trudna, wszystko się sypało, wypadali zawodnicy, 6 czy 7 zmian. W ostatniej chwili wysypała się również walka wieczoru. No co mogę powiedzieć, jesteśmy doświadczonymi promotorami, ale no rozkładam ręce. No, dużo nokautów i tak dalej. Myślę, że te zastępstwa nie spełniły pokładanych w tych zawodnikach nadziei. No Brazylijczycy zostali niestety szybko zbici przez Polaków. No, dużo sobie więcej obiecywałem po walce Ferreira-Harzewski i ta walka mogła być niezła, bo Ferreira miał argumenty, żeby przeciwstawić się Harzewskiemu, ale tutaj kolejny niefart, cios poniżej pasa, pęk suspensor i no, zawodnik nie był w stanie walczyć. To mówię, no, od początku do końca przy tej gali był jakiś pech, jeśli chodzi o organizację tych zestawień. No, musi być taka gala. No, teraz patrzę z optymizmem na tą 40, tam na pewno damy czadu, damy ognia. Tutaj łatwe logistycznie dla nas było zadanie, ale jak widać przy tej karcie walk było mnóstwo problemów i te problemy ciągnęły się od początku do końca. No Andryszak tutaj był faworytem, ale w ogóle to można by powiedzieć, że taki wieczór faworytów, bo praktycznie każdy z tych faworyzowanych zawodników wygrywał swoje walki. No słuchajcie, no co zrobić? No jak nie idzie, to nie idzie od początku do końca. No walka Formela kontra Osypian na pewno byłaby dużo lepsza niż walka Formeli, którą stoczył z reprezentantem Mołdawii. No na pewne rzeczy nie mamy wpływu, tak? Wybuchła wojna, kontuzje, ktoś źle się poczuł. No sorry, ale nie jestem czarodziejem i nawet my czasami w trudnych sytuacjach nie potrafimy nic wyczarować. I tym razem no, nie udało się wszystkiego tak poskładać, żeby ta gala była jakaś super. Nie będę udawał, że ta gala była jakaś rewelacyjna, bo dużo nokautów. No było dużo zmian na karcie walki, było widać to po wynikach. To chyba najkrótsza, najszybsza gala fenów w historii. To mówimy o cieniach, a powiedzmy o blaskach. Pojedynek Wójcik-Hadaś, prezesie, jak pana ocenia? No, ogólnie miałem tutaj dzisiaj tyle biegania, bo tyle różnych gości przyjechało na moje urodziny w ogóle na tą galę, że tak szczerze to bardzo mało tych walk widziałem. No Hadaś się postawił jak na powrót po 6 latach, no walczyć z zawodnikiem z czołówki kategorii półciężkiej w tym kraju, no to wiadomo, że to było ciężkie dla niego wyzwanie. No Wójcik zrobił to, co do niego należało. To był Wójcik chłodny, to był Wójcik walczący taktycznie, nie podpalający się, nie dał Hadasiowi żadnych szans, nie wszedł w żadną taką uliczną bijatykę, bo tam Paweł miałby swoją szansę. No wykończył go z zimną krwią, nie tyle jak profesor. No takiego Marcina Wójcika chcę oglądać. Sporo zawodników wypadło i sam prezes mówił, że no, ta gala nie wyglądała do końca tak, jakby miała wyglądać, ale taka końcowa ocena w skali od 1 do 10? No nie chcę oceniać na gorąco. No ja bym dał gdzieś, nie wiem, no,
5-6, coś takiego, to no, mam ambicje wysoko, to nie porywały mnie te pojedynki, no nie czułem tego ognia jako tutaj promotor, jako matchmaker, nie do końca jestem spełniony, no ale no mówię, no to tutaj ciężko było zmierzyć się z wszystkimi przeciwnościami losu i myślę, że fani nas zrozumieją, dużo wkładamy serca w to, co robimy, no i teraz już żyjemy następną galą i tam zrobimy wszystko, żeby tam ta karta walk była taką istną petardą. Ostatnio się często zdarzają wypożyczenia z Fenu, choćby do KSW. No i tutaj w wywiadzie po walce Bartosz Szewczyk nam powiedział, że gdyby była szansa, no to na przykład Damian Piwowarczyk. Czy wy byście się zgodzili na takie wypożyczenie? Jak to jest? Nie wiem, no kurczę, słuchajcie, no współpracujemy z KSW. No my im wypożyczyliśmy Wojtka Janusza, bo oni ostatnio też się uśmiechnęli w stronę takiej frikowej organizacji, którą założyli moi wspólnicy i też tam dali zgodę na walkę jednemu zawodnikowi, który jest związany kontraktem z KSW akurat. Także współpraca działa w dwie strony i co, no nie mówię tak, nie mówię, no jesteśmy otwarci. Jak będzie po drodze, to zrobimy wypożyczenie w jedną bądź w drugą stronę. Mamy dobre relacje, także nie widzę też żadnych przeciwwskazań. No to może przejdźmy trochę do tej następnej gali. No dwa pojedynki zapowiedziane, które się naprawdę, naprawdę dobrze prezentują. No oby one nie wypadły i naprawdę karta będzie się zapowiadać całkiem nieźle. A co zostało zapowiedziane, bo już się trochę w tym wszystkim pogubiłem dzisiaj przy tych zmianach. Kowalski 2, Olekszejczuk, Kraska oraz... Chyba tylko te dwie. Nie, trzy. Naruszczka, Kuberski. No to skupmy się na tych dwóch walkach mistrzowskich. No myślę, że to są dwa takie pojedynki, co naprawdę wyglądają bardzo, bardzo dobrze. Na papierze Naruszka kontra Kuberski, super starcie. Marcin Naruszka, weteran polskiej sceny MMA. Kuberski zawodnik, naprawdę bardzo perspektywiczny, który w Fenie już ma rekord 2-0, także starcie młodość kontra doświadczenie. Walka mistrzowska, no Olekszejczyk, wiemy, że to jest perełka obecnie, nasz największy talent młodego pokolenia z Kraską, który w Fenie dotąd nie pokonany. A ja będę szedł jeszcze w stronę walki, bo to jest Ostróda, to jest rejon Kacpra Formeli, który teraz miał szybką robotę. Zrobiłbym walkę Formela, Harzewski, rewanż, opas 66 kg, już mamy trzy top waleczki, także idzie wszystko w dobrym kierunku. Jest taki gość, który w Ostródzie walczył dwa razy i do którego fani bardzo szybko się przekonali. Co ciekawe, wygrał w tym mieście dwa razy w pierwszej rundzie. Teraz już pewnie wie, o kogo chodzi. Paweł Biernat czeka na swoją kolejną walkę z niecierpliwością. Czy możemy na tej gali spodziewać się powrotu tego zawodnika do federacji? No nie, no Paweł musi szybko zawalczyć, tak, bo ma z nami kontakt. To jest dobry młody chłopak perspektywiczny, także jak najbardziej. A jeśli chodzi o Patryka Duńskiego, bo... Nie, no Duński obowiązkowo, no to kurczę, no zawodnik jest stamtąd, to jest jego rejon, musi tam walczyć, jest bardzo mocny, to jest duży potencjał w tym zawodniku. No to tak mówimy o tym, że musi szybko zawalczyć, za tydzień walczy Arek Wrzosek, no i pytanie, no bo z tego co wiem dalej ma kontrakt z Fenem, tak. No ale rywali chyba brak. Nie, dlaczego? No rywale są, no, tak wiecie, no Arek też miał swego czasu swoje problemy i tak dalej, teraz... że tak powiem, miał walkę z Badrem Harry, teraz jest temat tego rewanżu, no to nie będziemy wymagać od niego, żeby mając taką hitowy pojedynek, żeby skupiał się na walkach na Fenie, ale mamy dobre relacje, jesteśmy w kontakcie i na pewno jakąś walkę mu zrobimy. Dalej jest mistrzem i obiecał mi, że tego pasa będzie bronił, także myślę, że rywal się znajdzie. Wystarczą dobre chęci z jednej bądź z drugiej strony. Organizacyjnie jeszcze chciałem tylko dopytać, ząbki się sprawdziły, ten kameralny obiekt spełnił wszystkie oczekiwania? No sami powiedzcie, jak oceniacie, bo ten kameralny obiekt jest bardzo fajny, także porównując go do miejsca na przykład Expo. Do Expo, gdzie nasza konkurencja robiła też mniejszą galę, no to uważam, że to jest niebo a ziemia, także hala gimnastyczna w ząbkach wygrywa w tym starciu.